młody chłopak z miasta, jeden z wielu w szarym tłumie. Tutaj gdzie dorastał, zawsze głowę nosił dumnie. Głosił często hasła, których wielu nie rozumie. Jakoś tak się tutaj zastał i zakochał w teńskim klubie. Miłość zakazana, której nikt nie toleruje. Miłość, która spaja i charakter mu buduje. Droga chuligana do Walhalli go kieruje. Droga idealna, bo mógł robić to, co czuje. Najważniejszy jest syn i mama i brat w tej samej kolejności. To jest moja najbliższa rodzina, na którą zawsze będę mógł liczyć. Silny, charakterny człowiek, pełny swych wartości. Jeden z najmocniejszych teraz w drodze do wieczności. Kłody przezwyciężył, on nauczył się podnosić. Topór w ręku dzierży, do Walhalli drogą kroczy. Zbyszek Rybak jest wikingiem z nadmorskiego miasta. Szedł na pierwszą linię, nie dla niego była ławka. Pamięć tu nie zginie, gdzieś za światach jest ustawka. Zabrałeś go o Dynię, bo tam ciężka czeka walka. Od małego smarka człowiek słuchał coraz więcej, że istnieje gdyńska arka, a ty byłeś dla niej sercem. Tarcza w lewej ręce, w prawej duma i ambicje. Głośny okrzyk dla Rybaka, zawsze będziesz wojownikiem. Tu nie kupisz, a charakter trzeba wykuć. Tylko dobrymi ludźmi weź otaczaj się jak Zbychu. Miasto Gdynia Byku znane jest na całą Polskę. Oni ludzi kilku utworzyli więzi mocne. Nic tu nie jest proste, więc musimy siebie wspierać. Na wartościach tych wyrosłem, chociaż ktoś je chce pozmieniać. Byłeś dla nas mostem, który łączył pokolenia. Byłeś bratem ojcem dla rodziny, pozdrowienia. Ból jest w sercu kolcem, ale są w nim też wspomnienia. Nigdy nie umiera ten, co jest w pamięci żywych. Niech każdy siebie wspiera, dbajmy o tych, co prawdziwi. Odyn z walkiriami leją pewnie już miód pitny. Na ogromnej sali, gdzie siadają wojownicy. Lambada aż do rana, jeszcze tak się nie bawili. Jak to robić im pokazał Zbyszek Rybak z naszej Gdyni. Róg więc ich przechyli, a ta ziemia lekka będzie. Pisane w jednej chwili ku pamięci o legendzie. Mam wspaniałego syna, którego kocham od życia. No i ogólnie mam przyjaciół, gdzie kiedyś bałem się w ogóle tego określenia, bo się sparzyłem dość mocno. Mam kilku przyjaciół, no i myślę, że jestem spełniony życiowo. I to zabrzmi też śmiesznie może, ale jestem gotowy na Walhalę.